Panie ministrze, dziękuję za te wyjaśnienia. Ja wiem, że to stricte nie jest pytanie w kierunku ministra środowiska, ale tak zostało przekierowane. Natomiast no, bardzo często spotykaliśmy się z tym, że przy jakichś zmianach formuły własności, w tym przypadku Zakładu Gospodarki Komunalnej w spółkę, no, nie zawsze w przypadku środków unijnych było to respektowane i tutaj trzeba bardzo ostrożnie się zachowywać, bo konsekwencje później są drastyczne. Dlatego no, jest tutaj potrzebne bardzo szczegółowe i precyzyjne wyjaśnienie. Ja myślę, że nawet z opinią komisji, z zaciągnięciem opinii Komisji Europejskiej, żeby później jak dojdzie do jakichś nieprzyjemnych spraw, nie było przykrości, bo wtedy będziemy wszyscy rozliczani z tego. Więc ja jeszcze będę konsultował to również z Ministerstwem Rolnictwa, jak również myślę, że tutaj Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jest również jednym z elementów, z jednym z resortów, który ma istotną rolę w interpretacji tego. Dziękuję bardzo.